Podczas spotkania z Maciejem Laskiem, pełnomocnikiem rządu do spraw CPK, radni Sejmiku Województwa Śląskiego, samorządowcy i mieszkańcy usłyszeli, że decyzja nie zapadła, bo w spółce cały czas trwa audyt. Usłyszeli też jednak, że rząd będzie swoje plany z wszystkimi zainteresowanymi stronami konsultował. Fatima Orlińska. Na takie spotkanie strona społeczna czekała bardzo długo. Ci, którzy pojawili się dziś w gmachu Sejmu Śląskiego, od kilku już lat protestują i powtarzają, że poprzednia władza nie słuchała tego, co do powiedzenia mają ci, których realizacja inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego ma bezpośrednio dotknąć. Oczekiwali dialogu i przedstawienia konkretnych rozwiązań i, jak mówią, nawet konsultacje społeczne były fikcją. Od 4 lat jest to posiedzenie najwyższej rangi, jakie tutaj miało miejsce. My już tu byliśmy wielokrotnie zapraszani, chociażby na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce w ubiegłym roku po sławetnej publikacji przez pana ówczesnego jeszcze pełnomocnika Horałę wariantu inwestorskiego tej KDP 170, gdzie był uprzejmy nasłać policję ciężko zbrojną na posłów na Sejm Rzeczpospolitej, którzy usiłowali się dostać do tej sali, gdzie on procedował z wojewodą. Chodzi nam też o to, żeby politycy, ludzie, którzy mają dzisiaj wpływ na to, na tą realną, taką praktyczną politykę i działanie, wszystko na rzecz po prostu rozwoju naszego kraju, że ci ludzie będą mogli powiedzieć nam parę słów, a jednocześnie obiecać, że faktycznie robią w tym kierunku i żebyśmy się nie martwili. A my oczywiście nie możemy zasypać tak przysłowiowych gruszek w popiole, tylko musimy czuwać mimo wszystko, ponieważ najwyższą formą zaufania jest kontrola. Strona społeczna, która od kilku lat konsekwentnie protestuje przeciwko planom wyburzenia domów leżących na planowanej trasie kolejowej do CPK, na spotkanie z pełnomocnikiem rządu przyjechała z konkretnymi pytaniami. Czy będzie wreszcie rzeczowa, konstruktywna, mądrze poprowadzona analiza ekonomiczna leżąca u podstaw tego, co jest, co nam jest potrzebne i jaka jest ta część przychodów w przyszłości, jakich się spodziewamy. Mówiąc wprost, czy ta inwestycja w jakimkolwiek wymiarze czasowym, również takim technicznym, ma szansę się zwrócić? Jak powiedział na spotkaniu z mieszkańcami, samorządowcami i parlamentarzystami z regionu Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK, nie przyjechał składać deklaracji poza tą, że rząd chce prowadzić dialog ze stroną społeczną. Podkreślał również, że w spółce CPK trwa obecnie audyt, którego wyniki opinia publiczna ma poznać jeszcze w tym roku. W zeszłym roku, w lutym, zostało w spółce wydane polecenie, żeby wstrzymać wszystkie konsultacje społeczne na liniach kolejowych. Na 9 miesięcy, bez podania przyczyny. Nawet jeżeli spotkanie konsultacyjne miało się odbywać następnego dnia, to należało je odwołać, podając jakąś fikcyjną przyczynę. To jest jeden z elementów audytu. Czy tak się prowadzi dużą inwestycję infrastrukturalną w dialogu z ludźmi? Absolutnie nie. A to, jak zaznacza minister, dopiero początek wewnętrznej oceny spółki. Decyzje, czy i kiedy rząd ruszy z kolejnymi etapami inwestycji, mają zostać podjęte później. Na razie nie ma mowy o wywłaszczeniach i wyburzeniach. Niezależnie od wyniku audytu, gdyby się okazało, że linia kolejowa będzie, że jakieś procedury związane z tą linią kolejową będą prowadzone, ja gwarantuję, że na każdym etapie zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy będą informowani o kolejnych etapach, będą informowani o możliwości tutaj konsultowania i przedstawienia swojej opinii w tych sprawach. Na razie trudno jednak powiedzieć, czy w ogóle takie opinie będą potrzebne.